Moi drodzy, dziś będzie vlog biograficzny, a po ostatnim vlogu o Krzysztofie Warzycha wiem, że te vlogi się Wam podobają, bo było bardzo dużo pozytywnych komentarzy pod tym ostatnim vlogiem. Więc dzisiaj będzie o innej bardzo, bardzo wyrazistej postaci, bardzo znanej postaci, której losy przeplatały się z losami Grecji. Będzie, moi drodzy, jak wiecie już z tytułu, o księciu Filipie, zwanym też Filipem Greckim i Danii. I wiecie, jak bardzo malutko brakowało, żeby on został królem Grecji. No, zostańcie ze mną, to się dowiecie. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do tego, kiedy i gdzie urodził się nasz dzisiejszy bohater, powiedzmy sobie parę słów o jego rodzicach. Otóż, moi drodzy, ojcem Filipa był książę Andreas, czwarty syn króla Jerzego I, duńskiego księcia, założyciela dynastii Glücksburg-Dänemark. Andrzej ożenił się z księżniczką Alicją z Bettenburg, która była wnuczką brytyjskiej królowej Wiktorii. Alicja niestety od urodzenia była głucha, no ale radziła sobie bardzo dobrze, czytając z ruchu warg. Para no, nie była zbytnio szczęśliwa, nie była z dobranym związku. Alicja była raczej taka cicha, taka pokorna. No raczej Andreas był wybuchowy, pewny siebie, no i nie stronił przede wszystkim od damskiego towarzystwa. No, mimo to, że no, nie za bardzo sobie razem radzili w tym związku, doczekali się czterech córek. I było to kolejno Małgorzata, Teodora, Kikilia i Sofia. No i właśnie bardzo marzył im się ten syn, ten następca tronu. Światło. Następca tronu. No i tak się właśnie stało. 10 czerwca 1921 roku na wyspie Korfu w pałacu Mont Repo urodził się syn Filip. Oczywiście para nie posiadała się ze szczęścia. No ale niestety były to bardzo ciężkie dla Grecji czasy, dlatego że trwała wojna turecko-grecka. Niestety ojciec Filipa Andreas był w randze generała porucznika, dowódcą 12. dywizji, która brała udział w wojnie grecko-tureckiej. Niestety okryła się złą sławą w okresie końcowej tej wojny z lat 1919-1922. Faza ta była określona mianem katastrofy Azji Mniejszej, a była to ucieczka z Turcji administracji greckiej, która osiedliła się na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej w Smirni, tak się nazywała ta miejscowość. Właśnie tam nastąpił odwrót armii greckiej, co było następstwem wypędzenia ludności greckiej. I dlatego to do Grecji przybyło 1,5 miliona uchodźców. Straty spowodowane utratą Smirni były ogromne. Przede wszystkim to były grabieże, to były utraty majątków, ogromne utraty majątków. No przede wszystkim rzeź ludności cywilnej. To była naprawdę katastrofa. Teraz dodam troszkę takiej mojej prywaty, dlatego że z Azji Mniejszej przybyła też rodzina mojej teściowej w roku 1922. I jak to wyglądało? Po prostu po przybyciu tutaj do Grecji, oni jak gdyby ciągnęli losy, gdzie ta administracja rządowa ich umieści. No i rodzina mojej teściowej wylosowała Larysę. I tak pewnego razu na przykład mój mąż rozmawiał sobie na ten temat z teściową i mówi: kurczę, mamo, ale szkoda, żeśmy wylosowali, że nasza rodzina, twoja rodzina wylosowała wtedy Larysę. Szkoda, że nas nie dali gdzieś do jakąś fajną wyspę typu Mykonos lub Santorini. Och, jakbyśmy teraz mieli fajnie. No to teściowa powiedziała, mówi: wtedy
To był los na loterii, dlatego że no nie było turystyki i ci ludzie, którzy wylądowali na wyspach, no to była bieda, no bo wtedy wyspy po prostu tylko zajmowały się rybołówstwem. A ci ludzie, którzy właśnie w ostateczności, że tak powiem, wylądowali w Larysa, tam to był taki ośrodek bardzo rolniczy, a rolnictwo wtedy no, dawało pieniądze, dawało życie jak najbardziej, no że po prostu ludzie nie głodowali w tamtych rejonach, także tak jak powiedziała moja teściowa, że to był naprawdę los na loterii. W każdym razie utrata Smirni była, powracając teraz do tematu, utrata Smirni dla Greków była naprawdę bardzo wielką niekorzyścią, że tak powiem, było wielką katastrofą. No i za to po prostu ktoś musiał ponieść karę. No i takim kimś był właśnie Andreas, jako właśnie główny taki przywódca, generalnie był w randze generała. No i dlatego pewnego dnia, to był listopad 1922 roku, właśnie z wyspy Korfu, gdzie właśnie przebywał, po prostu aresztowano go, odesłano do Aten, osądzono go i skazano na karę śmierci przez rozstrzelanie. Jest nawet taka anegdota przy aresztowaniu księcia Andreasa. Zapytano się go, czy posiada dzieci. On oczywiście odpowiedział twierdząco, na co powiedziano mu, och, to szkoda, bo zostaną sierotami. No ale na szczęście tak się nie stało, dlatego że księżniczka Alicja, będąc Brytyjką, po prostu użyła swoich wpływów w rodzinie brytyjskiej, która się po prostu wstawiła za księciem Andrzejem, w rezultacie czego uwolniono go, no ale niestety odebrano mu wszelkie tytuły i na statku Kalipso wypędzono go, oczywiście wraz z całą jego rodziną, wypędzono go z Grecji na wygnanie po prostu. Było to naprawdę dla księcia Grecji po prostu, było to straszne, upokarzające to było przede wszystkim. Jest nawet anegdota, że małego Filipa przemycono na statek Kalipso w skrzynkach na pomarańcze. No i właśnie rodzina udała się do Francji, gdzie początkowo właśnie tam sobie żyli, no ale no znowu niestety Filip nie był szczęśliwy, nie miał szczęśliwego dzieciństwa ani szczęśliwego dorastania, dlatego że po pierwsze w 1930 roku u jego mamy stwierdzono schizofrenię, no i niestety była w zamkniętym przytułku, w takim szpitalu niestety psychiatrycznym. Następnie jego wszystkie siostry się pożeniły, wyszły za wysokiej rangi urzędników niemieckich arystokratów. No i no oczywiście tatuś się stlenił, no i biedny Filip został sam. Dorastając, Filip czuł się taki bezpaństwowy. On praktycznie wiedział, gdzie się urodził. On się czuł Grekiem. On się nawet podpisywał jako Filip Grecki, dlatego że tego też wychowała jego mama w takim właśnie greckim duchu. Filip mimo wszystko nie pamiętał tych lat, wiadomo, w Grecji, bo był bardzo małym chłopakiem, ale czuł do Grecji bardzo duży sentyment. I tak, moi drodzy, w roku 1935 przywrócono monarchię w Grecji i do kraju powrócił Jerzy II, kuzyn Filipa, który został oficjalnie królem Grecji. W związku z tym wydarzeniem Filip nie tylko odzyskał prawa, obywatelstwa, ale również oficjalnie został uznany księciem Grecji. No i w tym momencie Filip myślał o tym, aby powrócić do Grecji na stałe. On wtedy studiował. On wtedy, kiedy przyjechał do Grecji pierwszy raz, to był rok 1936 i on był bardzo pod dużym wrażeniem Aten. On się w końcu poczuł tak jak w domu. On właśnie, bo w 1937 przeprowadziła się do Grecji już na stałe jego mama, która bardzo chciała, żeby on został w Grecji. No i właśnie w tym czasie on był bardzo blisko tego, żeby zostać królem Grecji, na co bardzo liczyła jego mama.
Oczywiście nie chciał jego ojciec, chciał, żeby Filip z powrotem wrócił do Anglii i osiadł się w Anglii. No, on był bardzo obrażony na Grecję. No, ja się wcale nie dziwię księciu Andrzejowi, że on był taki obrażony na tą Grecję. Gdyby ktoś mnie chciał zabić w jakimś kraju, to też bym się obraziła na ten kraj. Ale idąc tą drogą, właśnie o co chodzi właśnie z tym, że był bardzo blisko zostania królem. Król Jerzy II, kuzyn Filipa, w momencie, kiedy objął tron, był rozwiedziony i bezdzietny. Następny w kolejce był jego brat Pavlos, który w tym czasie był kawalerem. No i właśnie trzecim do tronu był książę Filip. Ale w roku 1940 książę Pavlos doczekał się syna Konstantinosa wraz oczywiście ze swoją małżonką. No i tak właśnie przepadła księciu Filipowi, przepadł tron grecki, Grecji, że tak powiem. To było... No oczywiście, jak wiemy, historia chciała inaczej. Filip nie został w Grecji, przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie ożenił się z królową Elżbietą II, no i żyli długo i szczęśliwie. Moi drodzy, tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć Wam kilka ciekawostek. Wiecie, że królowa Elżbieta II nigdy oficjalnie nie odwiedziła Grecji. Ona była we wszystkich krajach. Ona podczas swojego długiego panowania odwiedziła 115 różnych krajów, no ale do Grecji z oficjalną wizytą nigdy nie przyjechała. Była tutaj jeden raz tylko. To było w roku 1950, kiedy nie była jeszcze królową. Było to po tym, jak pobrali się właśnie razem z Filipem, no i pojechali na zaproszenie króla Pavlosa wtedy. No i właśnie wtedy dopiero zobaczyła Elżbieta II po raz pierwszy i ostatni raz zobaczyła Grecję. No, w przeciwieństwie do jej syna Karola, zobaczcie, jaki on jest podobny do swojego dziadka Andreasa. Właśnie Karol bywa u nas często, on bywa na takich oficjalnych wydarzeniach. Ostatnio był 2 lata temu na takim bardzo ważnym wydarzeniu, jak 200-lecie odzyskania przez Grecję niepodległości, i wtedy wygłosił taką mowę do narodu greckiego, gdzie powiedział, że jest bardzo dumny ze swoich greckich korzeni, że czuje się w pewnej swojej części Grekiem. No bardzo, bardzo, bardzo miło, bardzo przyjaźnie się w ogóle tutaj wyrażał. Wiem, że podróżował do Korfu, na wyspę Korfu, tam gdzie właśnie urodził się jego ojciec. W każdym bądź razie deklaruje się teraz już król Karol II, że właśnie, że jest duchem z Grecji. Powiem Wam jeszcze pałac. Teraz ja cały czas myślałam, że pałac królewski, w którym mieszkali królowie, mieszkała ta dynastia, że to jest właśnie ten pałac na Zambio. No ale właśnie robiąc dla Was vloga okazało się, że nie, że to nie jest ten pałac, że to jest ten właśnie biały dom, w którym mieszka dzisiejszy nasz premier. Ja Wam kawałek tego domku pokazywałam we vlogu, pokażę Wam moje podwórko, bo to jest właśnie tutaj gdzieś niedaleko mnie. No ale zobaczcie sobie sami. Moi drodzy, co Wy myślicie na temat księcia Filipa? Ja myślę, że całej rodziny królewskiej, brytyjskiej rodziny królewskiej, on był taki najbardziej sympatyczny. On był takim właśnie nie takim sztywnym Angolem, tylko takim, on miał też ten swój humor. On był taki właśnie bardziej człowieczy, taki bardziej ludzki, nie był taki nadęty jak ci wszyscy Anglicy w tej właśnie rodzinie. No ja księcia Filipa naprawdę, żywię do księcia Filipa dużo sympatii. Było mi miło zrobić o nim vlog. Nawet się wzruszyłam, że tak powiem. Moi drodzy, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że tak, w tym tygodniu nie będzie newsów, ale razem zupełnie z innej beczki teraz, w tym tygodniu nie będzie newsów, razem z Bogusią zrobiłyśmy taki vlog świąteczny, który Wam podlinkuję, żebyście mnie w sobotnie popołudnie, żebyście mieli też co pooglądać. Także moi drodzy, ode mnie to już wszystko. Buziaki za ten. Pa, pa!